Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy sobie powiedzieć o fałszowaniu wiedzy o płciowości człowieka. Jest to ważne, dlatego że ludzie posługując się fałszywą wiedzą, którą zaczerpnęło ze świata, po prostu błądzą i niszczą sobie życie. A chcielibyśmy, żeby ludzie żyli po Bożemu i byli szczęśliwi. I takim tworem, który wymyślono, który dostarcza fałszywej wiedzy w postaci takiej, że wydaje się ogromnie wiarygodna, to są tak zwane mity. Może na początek konstrukcja mitu. Co to jest mit? Jest to pewna konstrukcja złożona z różnych klocków, gdzie wszystkie klocki są prawdziwe, wyglądają, jak się temu przyglądamy, wyglądają jak żywe, ale końcowy wniosek jest kompletnie fałszywy. W ten sposób się oszukuje ludzi. Ludzie mają mityczną wiedzę na temat seksualności i korzystając z tej wiedzy niszczą swoje życie i szczęście i rujnują się już jako człowiek w ogóle, bo to nie tylko rujnują sferę seksualności, bo za tym idzie zrujnowanie, degradacja, nawet degeneracja całego człowieka. Wszyscy znamy rzesze ludzi, którzy są zdegenerowani na skutek niewłaściwego korzystania z daru płciowości i płodności, choć płodność to dzisiaj większość tych pogubionych całkowicie neguje, prawda? A więc weźmy taki przykładowy mit. Mamy górę. Każdy z nas widział górę. Tam Polak każdy widział górę Giewont, choćby na zdjęciu, prawda? Mamy złoto. Również jako coś bardzo konkretnego, mam na palcu, prawda? Można zważyć, zmierzyć, ugryźć, dotknąć. Zarówno góra, jak i złoto są tworami bardzo, bardzo realnymi. Natomiast stworzenie z tych dwóch realnych pojęć, pojęcia nowego, góra złota, jest totalnie fikcyjne. Góry złota nie ma, nie było i nie będzie. Ale uwaga, jeżeli ktoś zatęskni za zdobyciem góry złota, to może całe życie zmarnować, podporządkowując temu, by zdobyć górę złota, której nie ma. Marnuje życie. I tak się tworzy pewne twory i tęsknoty w dziedzinie seksualności, do których ludzie dążą, zmieniają kolejnych partnerów, tworzą bałagan w świecie, pogłębiają ten bałagan seksualny w świecie, nabijają kiesy mocodawcom tej idei, prawda? Tym, którzy chcą zniszczyć człowieka, chcą zniszczyć, oderwać go od Boga, chcą zapanować nad światem poprzez fałszywą wizję człowieka i w tym fałszywą wizję seksualności. Także rzesze ludzi dało się oszukać, kupując fałszywą wiedzę na temat płciowości i zawsze lubię do tego słowa płciowość dodać płodność, żeby ta zbitka w nas w głowach powstawała. To są nierozerwalne dwa pojęcia. Płciowość, płodność. Próba uruchomienia jednego bez drugiego jest zawsze wynaturzeniem i zawsze niszcząca jest dla człowieka. Weźmy taki typowy, powszechnie znany mit o dopasowaniu przed ślubem. Mit dopasowania przedślubnego. I wyciąga się prawdziwe fakty. Wiele ludzi cierpi w małżeństwie na skutek niedopasowania seksualnego. Jest to prawda. Wiele ludzi nawet z tego powodu się rozwodzi. Tak. Wiele ludzi się zdradza. Cierpią na tym dzieci. To wszystko prawda. Ale z tej prawdy wysuwa się wniosek. Czyli należy sprawdzić przed ślubem, czy pasujemy do siebie, żeby potem całe życie się nie męczyć. Już słyszałem nawet takie opinie, że to Kościół katolicki jest winien rozwodom, bo się nie zgadza na współżycie przed ślubem, nawet niewierzącym zabrania współżycia przed ślubem, zupełnie absurdalne twierdzenia, ale słyszałem takie. I ludzie nie sprawdzą i potem w małżeństwie okazuje się, że są niedopasowani i całe życie się męczą albo się po prostu rozwodzą. Zobaczcie, jaka szczelnie perfidna logika podpowiadająca, że należy współżyć przed ślubem. Tymczasem czystość tak naprawdę jest jedyną pewną drogą do szczęścia w miłości, również w miłości małżeńskiej, gdzie ma miejsce to zaangażowanie sfery płciowości. Prawda? Przyjrzyjmy się z bliska temu mitowi. Czy on nie ma jednak w sobie jakiegoś ziarna prawdy? Ja powiem szczerze, jak 40 lat pracuję z małżeństwami, ponad 40, to nie spotkałem ani razu małżeństwa, które doszło do sytuacji okołorozwodowej, które doszło do ślubu w czystości.
Natomiast spotykałem setki zdrad. Jakoś dziwnym biegiem okoliczności zawsze tam był bałagan seksualny. Najczęściej przed ślubem, czasem dopiero w małżeństwie, ale zwykle to mężczyźni wnoszą bałagan osobisty, no i, przed, i wspólny to nieszczęsne współżycie, w ogóle całe pobudzenie seksualne, które ma sens tylko wtedy, to cała reakcja, napięcie, podniecenie seksualne ma sens tylko wtedy, kiedy ma się skończyć współżycie. Uruchamiamy tak samo dla siebie, jest też destrukcyjne dla człowieka, niszczące i to bardzo często się dzieje w parach przed ślubem, że nawet nie współżyją formalnie, nie jednoczą narządów wzroczych, ale pobudzają się na wszystkie możliwe sposoby. I to oczywiście jest, przyczynia się do no, zrujnowania, zanim jeszcze zaczną małżeństwa, ich sfery intymnej, bo to muszą w trudzie to przez całe życie odpracowywać, to co nabałaganili przed ślubem. Także ta czystość, czyli w ogóle nie wchodzenie na ścieżkę, napięcie, podniecenie, działanie seksualne, świadome, bo to może się stać mimowolnie i wtedy należy się wycofać, odsunąć od siebie bodźce, jest jedynym gwarantem tego, że współczucie w małżeństwie będzie piękne i będzie budowało komunię osób. No? Mało tego, jest też gwarantem wierności. Ludzie, którzy potrafią przed ślubem wyhamować to pragnienie bycia blisko cieleśnie, potrafią również po ślubie. Oni przeszli szkołę, oni się nauczyli, to był swoisty trening. Ale wróćmy do tego mitu dopasowania, rozbierzmy go na drobne, żeby zobaczyć, że rzeczywiście jest tam oszustwo. No to pytam takiego delikwenta, który mówi, że on tak poważnie chce wejść w małżeństwo, dlatego on musi sprawdzić, czy do siebie pasują. Ja mówię, co chcesz sprawdzić? Czy pasujecie w wymiarze cielesnym? Na rozmiary narządów płciowych, czy pasują do siebie? Otóż odpowiadam ci, pasujecie. Jesteśmy tak jako ludzie skonstruowani genialnie, że każdy mężczyzna na świecie pasuje do każdej kobiety. I od razu padnie pytanie, kolejny mit, a rozmiary narządów płciowych? Spokojnie. Rozmiary narządów płciowych to jest też bardzo zręcznie wprowadzony myślenie, zwłaszcza nastolatków w okresie dojrzewania, jako jakaś tam norma. Otóż receptory bodźców są na samym wejściu, w jednej trzeciej pochwy się kończą, tak? Receptory bodźców, które kobieta odbiera, są na wejściu do pochwy. Akurat rozmiary narządów płciowych mają znikomy wpływ na jakiekolwiek, na odbiór bodźców, tak? W związku z tym, a ilu chłopaków w okresie dojrzewania mierzy się i stwierdza, będę nieszczęśliwy w małżeństwie, bo mam nieodpowiednie parametry ciała, prawda? A ile dziewczyn staje przed lustrem? Za małe piersi, nikt mnie nie zechce. Za duże, w ogóle koniec świata. Jedna taka, druga taka, no cóż. Zwrócenie uwagi na kształt, parametry ciała jest też perfidnym zabiegiem oszukującym człowieka, odciągającym uwagę od tego, co jest prawdziwie ważne, od psychiki i ducha. Koncentracja na ciele, zawsze całe mówienie o seksualności, teraz celowo używam tego słowa, w świecie, jest skoncentrowane na reakcjach ciała, czyli no, w skrócie mówiąc na orgazmie, prawda? Współżycie i orgazm. To jest jedyny przedmiot zainteresowania. W ogóle nie ma mowy o więzi psychicznej, w ogóle nie ma mowy o więzi duchowej, czyli jest to jedno wielkie kłamstwo. Ale, więc tak, oczywiście zdarzają się jakieś anomalie anatomiczne, ale medycyna sobie z tym w tej chwili radzi, także w zasadzie można niewiele ryzykować, powiedzieć, że każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety na świecie. Więc cieleśnie, materialnie, rozmiarów nie trzeba sprawdzać. Pasuje każdy do każdej. No to rozmówca powie, panie, tak bardziej psychicznie, czy pasujemy do siebie? Otóż odpowiadam, na pewno nie pasujecie. Psychika kobiety jest totalnie różna od męskiej, a podejście do sfery intymnej jest szczególnie różne. Dlaczego? Warto sobie uzmysłowić. Popatrzmy, co się dzieje z mężczyzną. Bodziec wzrokowy, przetworzony wyobraźnią, prawie że natychmiastowa gotowość, krew spływa, wypełnia ciało jamiste, następuje zwód, w zasadzie mógłby już współżyć. Zjednoczenie narządów, po kilku sekundach może nastąpić wytrysk, oczywiście nie powinien, ale może nastąpić tak bardzo szybko. Po czym mężczyzna odprężony w uczuciu takiej ulgi, przeżytej silnej przyjemności, najchętniej odwróciłby się ścian do ściany i zasnął. I to większość mężczyzn niestety robi, również mężów, prawda? Spełniwszy swoje oczekiwania, swoje rozładowawszy napięcie, odwarczenie napięcia, jest spełniony, zadowolony, odwraca się, idzie w swoją stronę. Zobaczmy, w jego ciele nie powstały żadne skutki biologiczne. Ja nie mówię w tej chwili o chorobach przenoszonych drogą płciową, tylko normalne skutki biologiczne. On wyrzucił płyn nasienny na zewnątrz, do dróg rodnych kobiety i nic się z nim nie stało.
Nie ma żadnych dalszych konsekwencji. Zwłaszcza kobietę. Po pierwsze wpuszcza granice swojego ciała. To jest bardzo ważne zagadnienie psychologiczne. To nie jest takie proste. Mężczyznom się wydaje, no to taki, taka jest anatomia i tak ma być i koniec. To wymaga pewnego klimatu, to wymaga poczucia bezpieczeństwa, to wymaga zaufania. A czasem dziewczynom mówię, zgódź się na to wtedy, kiedy byś w warunkach takich, które byś chciała dla swojej urodzonej córki za ileś lat. Ile się zatrzymuje, ile się przeraża nawet, że chciałaby córkę przed tym ochronić, to ochroń siebie. Na fali uczuć, bo nie daje sobie rady z obroną siebie, ale musisz jako dojrzewająca kobieta umieć zapanować nad uczuciami, nad emocjami, które cię popchną do wielu złych rzeczy w życiu. Ostatecznie rozumie, wola ma panować nad twoimi decyzjami życiowymi i ta decyzja jest ogromnie ważna. Wpuszczenie w granice swojego ciała. Na straży jeszcze stoi błona dziewicza, ona też ma ważne zadanie chroniące przed infekcjami, tak? Mniej więcej 5 lat po pierwszej miesiące dziewczyna uzyskuje pełną zdolność, taką obronność immunologiczną. I wcześniej zniszczona błona, dostęp, no to jeszcze są partnerzy seksualni, z tego się robią najróżniejsze choroby, bardzo często niepłodność, prawda? Dzisiaj mamy plagę niepłodności, w ogromnej większości to jest z powodu przedwczesnego zniszczenia błony dziewiczej i kontaktu z wieloma partnerami, tam wirusy z grupy brodawczaków i najróżniejsze choroby do nowotworów włącznie. Najczęstsza przyczyna nowotworów szyjki macicy, prawda, bardzo częstego nowotworu. Właśnie kontakty z wieloma partnerami. O tym nikt nie wie, bo o tym świat tego nie głosi, ponieważ to jest niewygodna prawda. Ona nie wiedziała. Zastanów się, czy teraz dalej. W niej, w środku złożony jest płyn nasienny. Przecież ona wie, każda głupia wie, że tak się ludzie rozmnażają. A więc ze spółdzie wiąże się myśl, a co będzie, jak się pocznie. Dla mężczyzny to może być zupełnie, może się oderwać od tej myśli. Kobieta nie. A co będzie, jak się pocznie? A jak się pocznie, to dalej biologia, nie ideologia katolicka. To jest 9 miesięcy stanu błogosławionego, który się nazywa potocznie ciążą, prawda? Powinien to być stan błogosławiony, tylko w małżeństwie może być błogosławiony. Potem będzie go w trudzie nosić, cały czas biologia. Rodzić, nosić, potem rodzić, potem karmić. Zobaczmy, organizm mężczyzny jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki. Natomiast kobieta w swoim ciele ponosi wszystkie skutki współżycia. Jeżeli ciało mężczyzny jest zwolnione z odpowiedzialności, to znaczy, że mężczyzna jest zwolniony z odpowiedzialności. On jako osoba powinien właśnie brać na siebie odpowiedzialność za skutki tego działania, którego on zwykle jest inicjatorem, choć dzisiaj bardzo różnie to się już dzieje. No? A więc to, że mamy różne podejście do współżycia, jest zupełnie oczywiste. Bo biologicznie mężczyzna jest inaczej obciążony, a kobieta zupełnie inaczej. Kobieta ma cały system obronny od zwykłego, prostego wstydu, wstydliwości, które próbuje się w dziewczynkach zabić od przedszkola dzisiaj. Właśnie, żeby te bariery likwidować. Cały zmyślny plan przeciwnika, żeby zniszczyć seksualność, zanim jeszcze ona się obudzi w okresie dojrzewania, już w dzieciństwie. Prawda? No to na ten temat można by dużo mówić, ale nie jest to przedmiotem naszych rozważań. Tylko pokazuje to jako zagrożenie, że dziewczynki wchodzą w okres dojrzewania nieraz bezbronne. Ponieważ te mechanizmy, które normalnie powinny bronić przed niefrasobliwym podejmowaniem współżycia, zostaje w niej zniszczone, prawda, przez odpowiednie działania tak zwanej edukacji seksualnej. To jest, raczej bym to nazwał demoralizacją seksualną, a nie edukacją, ale tak to się dzieje w naszym świecie. Prawda? Tak więc psychicznie jesteśmy niedopasowani, wracając do tego drugiego wymiaru dopasowania psychicznego. Jesteśmy niedopasowani. W związku z tym na pewno nic nie sprawdzimy przed ślubem. Otóż dopasowanie seksualne przebiega przez ciało, psychikę i ducha. Jest możliwe tylko przy jedności całożyciowej, jedności psychicznej i całożyciowej jedności duchowej. Tylko wtedy może proces dopasowania postępować. Jest to proces, którego nie można zacząć przed małżeństwem. Bo tam kobieta nie znajdzie poczucia bezpieczeństwa. Nie tylko, że weszli w małżeństwo, on jej przy ołtarzu powiedział tak, czy nawet w urzędzie powiedział tak, ale ona subiektywnie wierzy, że on jej nie zostawi z dziećmi. Dopiero ta wiara, to poczucie, że on jej nigdy nie skrzywdzi, że nie podniesie na nią ręki, że się nią będzie opiekował, że wszystkie dzieci przyjmie, że te dzieci będą miały wspaniałego ojca. Dopiero to są warunki, w którym rozwija się dopasowanie seksualne, które powiedziałem jest procesem. Wynikiem czy skutkiem tego procesu dopasowania seksualnego w małżeństwie, tylko w małżeństwie, jest tak zwana wyższa wrażliwość erotyczna człowieka. W czasie dojrzewania,
Kiedy my zbliżamy się ku sobie, dziewczyny interesują się chłopakami, chłopacy dziewczynami, tworzy się jedyna norma u człowieka, heteroseksualność. Ta norma gwarantuje zachowanie gatunku, tak? Bo pary heteroseksualne mają się ku sobie i współżyjąc przedłużają poprzez dzieci trwanie gatunku. Prawda? Mówię tak trochę biologicznie, proszę się nie gniewać, ale tak to wygląda troszeczkę. Więc ta norma heteroseksualna może być zaburzona, na przykład przez działania autorytetyczne, przez samogwałt, cofnięcie się do dzieciństwa, przez jakieś tam ekscesy, przez różne rzeczy. Najbardziej zaburzenia towarzyszą sytuacji, gdzie nie ma dobrej więzi z przyzwoitym ojcem. Prawda? To do mężczyzn jest ogromnie ważne. Akceptacja własnej płci, akceptacja małżeństwa i tak dalej, siebie samego, w pierwszym rzędzie pójście drogami rodziców, to w pierwszym rzędzie jest dobra więź z przyzwoitym ojcem. Jest wielu przyzwoitych ojców, którzy nie mają więzi miłosnej z dziećmi i te dzieci świat wykrada. Nie wystarczy być przyzwoitym, trzeba budować więź. Kiedy się mamy tego nauczyć? Od żony, budując więź z nią. Od żony, która jest pomocą potrzebną, która ma nas nauczyć wchodzenia w relacje miłości z człowiekiem. I to też pewnie miało pewne przeniesienie na relacje miłości z Bogiem, prawda? Choć to jest troszeczkę odrębny temat. Tak więc można porównać to oszustwo tak zwanego dopasowania do takiego, wymyśliłem taką ilustrację, że oto mam pęk kluczy, ileś tam kluczy i mam zamek i wkładam klucz do zamka, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, aż którymś kluczem otwieram zamek. Dopasowałem, w języku polskim powiem, że dopasowałem klucz do zamka. I takie dopasowanie sugeruje świat. Ty współżyj z wieloma dziewczynami, jak trafisz na tą, która do ciebie pasuje, no to z nią będziesz całe życie. Życie jest to kłamstwo i to kłamstwo perfidne, bo niszczące tego człowieka, niszczące te wszystkie dziewczyny po drodze. Natomiast drugie dopasowanie, w języku polskim ten sam wyraz. Mam matrycę klucza, smaruję jakimś tam proszkiem, to wiedzą policjanci i złodzieje, wkładam do zamka, przekręcam, pozostaje ślad, piłuję pilniczkiem. Wkładam, przekręcam, piłuję i po jakimś czasie otwieram drzwi. Dopasowałem klucz do zamka. Otóż dopasowanie seksualne jest właśnie procesem, który może się zacząć w małżeństwie i będzie ten proces postępował w dobrą stronę, jeżeli będą spełnione warunki. A więc te wszystkie funkcje współżycia, podmiotowa, znaczeniowa, więziotwórcza, prokreacyjna, kiedy małżonkowie będą związani głęboką więzią psychiczną i duchową, całożyciową, nie na chwilę, nie na jakiś czas, dopiero wtedy wytwarza się coś, co się nazywa wtórną, wyższą wrażliwością erotyczną człowieka. W dojrzewaniu, w przesłaniu heteroseksualizmu tworzy się wrażliwość erotyczna kobiety na mężczyzny, na wszystkich mężczyzn. Wrażliwość erotyczna mężczyzny na kobiety, na wszystkie kobiety. Natomiast w małżeństwie monogamicznym i tylko w monogamicznym małżeństwie może się wytworzyć specyficzna, jedyna u człowieka wrażliwość erotyczna tego konkretnego mężczyzny, męża na tą konkretną kobietę, żonę. Oni są w sposób jedyny na świecie, niepowtarzalny, bardzo głęboki, wrażliwi erotycznie na siebie. I ta wrażliwość jako rozpościera się w tych trzech wymiarach, cielesnym, psychicznym i duchowym. I taki cel, i takie zadanie powinno wypełniać współżycie małżeńskie, o którym mówimy. To, że dzieje się często bardzo inaczej, wiem. Jest to bardzo smutne, ale po to staram się pokazać to, co jest normalne, to, co jest w zamyśle Pana Boga, żeby ludzie zatęsknili za normalnością, powrócili do pełnej czystości i w ten sposób weszli na drogę ekstremalnego szczęścia, które, jak powiedziałem, jest zarezerwowane dla małżeństwa. Bo wspomniałem, najgłębsza więź człowiek-człowiek, mąż-żona, więź z dziećmi przez całe życie, więź z rodzicami i teściami, to jest osobny temat, sam sobie warty też poruszenia, i więź z innymi ludźmi. A ponad to wszystko, albo niezależnie od tego wszystkiego, więź z Bogiem. I ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, to takie, że ta hierarchia, najważniejszy mąż, żona, potem dzieci, potem rodzice, potem inni ludzie, musi być zachowana. Przedstawienie tutaj, mamusia ważniejsza od żony, tragedia. Dzieci ważniejsze od męża, tragedia. To musi być relacje miłości w naszym życiu. Mają być
uporządkowane. I tylko w relacji miłości mąż-żona ma sens uruchamianie sfery seksualności, ma sens współżycie płciowe. W każdych innych relacjach współżycie płciowe będzie niszczące. A jak wiemy, to się dzieje. Prawda? Ile mamy zdrad, ile mamy cudzołóstwa, ile mamy tragedii związanych z nieuporządkowanym podejściem do współżycia płciowego. Chciałbym pomóc uniknąć tego wszystkim, którzy tego, co mówię, słuchają.